Cześć, witajcie w nowym filmie, witam Was ja i mój piękny, elegancki tutaj nieprzyjaciel. Ale przejdźmy do rzeczy od razu, bo widzę, że miga mi tu bateria i muszę się streszczać. Mam paczkę z Sephory, przyszła do mnie dzisiaj przesyłka, którą zamówiłam w zeszłym tygodniu i chciałabym Wam od razu na szybcika, że tak powiem, pokazać, co tutaj udało mi się upolować. Jest tutaj tylko i wyłącznie pielęgnacja do chyba 24 albo 26 albo do 25, nieważne, do któregoś ostatnio dnia była promocja minus 20% na pielęgnację i skusiłam się na kilka rzeczy, także pokażę Wam od razu, zrobimy unboxing tego zamówienia i pokażę Wam, co wybrałam. Ok, więc otwieram przesyłkę. Niebieskie pudełeczko. Tu się jeszcze znajduje paragon i formularz zwrotu towaru, ale to nas w tej chwili nie interesuje. No i pudełko z... Ups, to nie tak. Come on, wyłaź! No. Karton na bok i przesyłka. Znaczy przesyłka, zawartość. Najbardziej interesująca nas część. Tak jak mówiłam, było minus 20 na pielęgnację. Mam tutaj jeszcze jakieś próbki, które też Wam od razu pokażę. Jest tutaj zapach Paco Rabanne Pure XS Night. Ja kiedyś używałam Lady Million, która też jest chyba z Paco Rabanne i podobał mi się ten zapach. Jestem bardzo ciekawa, jestem teraz też trochę na etapie szukania dla siebie jakiegoś nowego zapachu, więc chętnie zobaczę. Tutaj mamy Discover Gucci Bloom Nectar di Fiori. Nie, Nectar, no nie, nie. Tak jest, kolejna próbka to jest zapach Gucci, ale nie w takim tradycyjnym, że tak powiem, psikaczu, tylko jak byłam mała, taka naprawdę mała, to wtedy bardzo często w gazetach odkleja się tutaj taki papierek i możemy sobie posmarować, poniuchać. I to jest z dwóch stron jest inny zapach, Gucci Bloom, tak, a z drugiej strony jakaś nowa chyba wersja tego zapachu. Miałam ostatnio próbkę i jakoś nie za bardzo mi podszedł. Oraz trzecia miniatura to jest miniaturowa jakaś taka wersja, czy miniaturowa próbka chyba kremu. Nie, to jest maska, Relaxing Sleep Mask. O, coś dla mnie. Z My Clarins, czyli z takiej nowej chyba linii Clarinsa. No, fajnie, fajnie, zawsze miło jest przetestować coś nowego. Ale przechodzimy do najważniejszej części. Niedawno do Polski weszła firma Laneige, czyli koreańska pielęgnacja. Nie ukrywam, że ja trochę przepadłam na punkcie tych dwóch masek, które już mam, czyli maski na noc na usta i maski do twarzy, więc skusiłam się na kolejne produkty z tej firmy. Pierwsza z nich to jest maska na oczy, również właśnie z Laneige. Ja ostatnio bardzo dużo czasu spędzam przed komputerem i wieczorem moje oczy wyglądają jak po prostu takie wielkie dwa czerwone spotki. Więc czemu by nie wypróbować? Tak to się prezentuje. Może przybliżymy trochę. Już po wyciągnięciu. Podobno bardzo fajna jest ta aplikacja właśnie przez pipetę. Wkładamy ją do słoiczka i już to jest trochę chłodzące, chociaż nie bardzo wiem, jak ma to stąd, szczerze powiedziawszy, wychodzić, bo tu nie ma żadnej dziury. Aha, okej, rozumiem. Czyli nakładam, to wkładam do tego, wyciągam i tym po prostu jeżdżę sobie po okolicy oka, pod okiem. Podobno to jest w ogóle jakieś super magiczne i bardzo fajne, więc skusiłam się na tą maseczkę. I ona kosztowała, zaraz Wam powiem ile... 139 zł, no i wyszło minus ile? 27,80, czyli kosztowała, powiedzmy tam, reasumując, około 100 zł z haczykiem. Następna rzecz to jest kolejna maska, ale tym razem maska chyba w płachcie. Mimo że ja za nimi nie przepadam, to tutaj się skusiłam, bo właśnie ta marka mnie ostatnio bardzo zafascynowała. To jest Water Pocket Sheet Mask.
ma być nawilżająca, czyli to, co ja lubię najbardziej, także skusiłam się na tą maskę i ona kosztowała 25 zł minus 5. I ostatnia już rzecz, czyli mój ulubieniec, no maska, którą bardzo lubię i często do niej wracam, czyli Dr. Jart, maska, która ma za zadanie nawilżyć naszą buzię. Niektórym się bardzo nie podobają te buzie dziecięce, tutaj takie no, dosyć specyficzne. Mi ona nie przeszkadza, ja już się do tego przyzwyczaiłam. Mega fajna maska, jeśli jej nie znacie, to bardzo serdecznie polecam. Ona co prawda kosztuje 49 zł, czyli ja za nią zapłaciłam 40 zł. Ale jest naprawdę świetna. Postaram się kiedyś nagrać jej test, dlatego że uważam, że jest godna polecenia i godna uwagi. A co jest też w niej bardzo fajne, to to, że większość masek w płachcie mi zawsze strasznie zjeżdża z buzi, a tutaj mamy taką jakby gumę, która nie jest dyskomfortowa na buzi. Najpierw wyciągamy ten preparat, nakładamy i później są tutaj taka guma składająca się właśnie z dwóch części i nakładamy ją na buzię. Także skusiłam się właśnie na te trzy produkty. Wszystkie jakieś takie niebiesko-białe, bardzo zgrane kolorystycznie trio. To były całe moje zakupy, tylko trzy produkty, ale chciałam Wam nagrać taki unboxing i szybki mały haul, dlatego że nie ukrywam, że mój plan na dzisiejszy wieczór to są te dwa produkty, a przynajmniej na 100% ten. Bardzo jestem ciekawa, jak ta maska będzie działała, jak się będzie sprawdzać i w ogóle... jaką ona ma konsystencję. Okej, no nie chcę tego i tak zwracać, więc... pachnie przyjemnie tak mocno, świeżo. Bardzo ładnie. No, więc jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Także chciałam Wam pokazać, nie czekałam, aż tu zbiorę znowu większą ilość rzeczy, ponieważ mam zamiar użyć już tego dzisiaj. Także taki mini, szybki haul zakupowy, kosmetyczny z Sephory. Fajnie też, że można sobie wybierać na stronie Sephory te próbki. One czasami przychodzą trochę inne niż te, które się wybrało, ale w ogóle ja lubię. Niekoniecznie przyznaję się, że często sięgam po te maleństwa, bo normalnie zapominam o nich, ale zapachy zawsze mnie bardzo cieszą, bo to jest fajna opcja, żeby spróbować coś nowego. Dlatego, że ja też zazwyczaj jak idę do perfumerii, to jest dla niego. A trudno, może być dla niego, pamiętam. Męski perfumy, tak, zazwyczaj podobają mi się nieco bardziej niż damskie. A jak zazwyczaj, jak idę do perfumerii, to czymś już pachnę i nie mogę się spsikać, a na tym takim świstku małym, papierowym jakoś ten zapach też inaczej wygląda, Wiecie, jest inny niż później na naszej skórze, jak już się zaczyna zgrywać albo nie zgrywać, ale powiem Wam, że ładny jest ten zapach. I szczerze powiedziawszy, nie obraziłabym się, gdyby mój facet, gdyby oczywiście takowy istniał, ale gdyby istniał, zakładając, że taki jest, to gdyby tak pachniał, byłabym naprawdę usatysfakcjonowana. Zresztą mi się właśnie bardzo często bardziej podobają męskie perfumy niż damskie. Są, mam wrażenie, trochę ciekawsze i bogatsze. Ale okej, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Szybko, krótko i na temat. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia w następnym filmie.